Euroconcept Garage Presents. Teraz do wnętrza wkładamy na swoje miejsce sprężynę i górną część zawieszenia. Całość ponownie ściągamy pasem. Ostrożnie wkładamy do wnętrza tą aluminiową słomkę i zakładamy ten element przykręcając go na miejsce. Pamiętajcie, aby przykręcając zostawić tutaj około milimetra przerwy, aby również ta część miała możliwość zaciśnięcia się tutaj i skontrowania tej śruby. Dokręcamy z wyczuciem i ostrożnie luzujemy ten ściągający pas. Następnym krokiem będzie dokręcenie tej śruby do oporu. Dokręcamy również z wyczuciem. Teraz do wnętrza lagi wlejemy 380 ml oleju. I zakręcamy wszystko na tyle, na ile mamy siły. Nie zapomnijcie o właściwym wyregulowaniu dobicia.
i odbicia. Ale to już jest kwestia indywidualnych upodobań. Okej, pomału zbliżamy się do końca roboty. Teraz pozostało nam poskładanie naszego motocykla do przysłowiowej kupy. Okej, olej w zawieszeniu wymieniony. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodoba i że okaże się pomocny. Dlatego zachęcam do oceniania materiału. Pamiętajcie, że im więcej lajków, tym więcej osób będzie miało możliwość zobaczenia tego materiału. Zachęcam również do subskrybowania kanału, bo dawno tego nie robiłem. Subskrybujcie tak, żebyście nie przegapili żadnego następnego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie na maila enduro.concept.garage@gmail.com. Zachęcam Was również do pisania komentarzy pod tym materiałem. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.